Dobra, idziemy do Krzysztofa Jarzyny, szefa wszystkich szefów. Próbujemy się przedostać na drugą stronę rzeki Odry. Tutaj takie trasy, rozjazdy, tam jakieś schody na górę, tam w dół. Szczegół tkwi w prostocie. No właśnie, chyba o to chodzi. Te zapiekanki u Lucy w Warszawie też były takie zwykłe, proste, smak dzieciństwa. Tutaj kamienice. Kamienice jak w Łodzi, no. Tak ogólnie czujesz się trochę jak w Łodzi. No, podobnie. Podobnie jest. Zdradzę ci tajemnicę, gdzie cię zabiera. Czytałem, że jak jest się w Szczecinie, to trzeba iść na jakiegoś frytoburgera. No w Warszawie też mnie zabrałeś, miała być herbatka gratis. Bar Rap, tam cię zabieram. Naprawdę? No. Bar Rap? No. Okej. Monia całą dobę podobno chodzi, ten bar działa. Frytki? No, to są same frytki się tam. Sprzedamy tutaj? No tak. Fryt kebab, a fryt kebab jest i fryt burger. No. To ten fryt burger, nie? Ile porcji wzięłaś? No jedną wzięłam, bo nie wiedziałam jaka będzie, nie? Później jeszcze coś zjemy, będziemy chodzić, to się coś zje jeszcze. To tak na rozkręcenie się spacerów w Szczecinie. Czekamy na fryt burgery. Jest spory to, nie? 13,50. To jest burger? No to masz fryt i sos. Wygląda apetycznie. No, no i znowu, gdyby nie książyła, to by nas tu nie było pewnie, bo bym nie wiedział o tym. No nie wiedzielibyśmy o tym, nie? No zobacz. W Turce za 13,50, pewnie. Bo w Warszawie to na minę wjechaliśmy z kebabem, a tutaj? A tutaj stare dobre czasy. Stare takie... dobre czasy, no. No nie, no przecież takiego to nie było, frytburgera, no frytburgera nie było, ale takie sosy, jak ja pamiętam, pod centralem była ta burgery Zosia. U Zosia, nie? Dobra. Jak zjemy, to wam powiemy, czy warto. Tu lubię takie jedzenie. Proste, nieskomplikowane. Ciepłe. No, szybciutko przyszło. Ideolo. Dobre mięso. Najlepsze w mieście. Co sobie to jem, doszukuję się jakichś smaków, nie wiadomo czego. No przecież Książulo to był. No i wiecie co? No to zwykły normalny procent Książulo musi być. Bo to zwykłe, proste jedzenie jest, smaczne. Nie dobrze. W dobrej cenie. Ale no nie wiem, no żadnych jakichś nowości Ameryki nie odkrył, nie? Zobaczcie sami, frytka, no bo... mięso, sos. Wszystko ze sobą gra, spoko. Szczegół tkwi w prostocie. No właśnie, chyba o to chodzi. Te zapiekanki u Lucy w Warszawie też były takie zwykłe, proste, smak dzieciństwa. No i chyba o to u niego właśnie o chodzi, to właśnie nie? Chodzi. Mniej w życiu nie, też, nie? Nie... Im mniej udziwniej, tym lepsze. Krzyczą. Ja się najadłem, kurde, najadłem się, naprawdę. Jak porównując ten w Łodzi za 21, taki co gołębie ci pomagały jeść. Bo tam były surówki jeszcze, ale no. To o wiele lepsze. No lepsze i my polecamy, szczerze to miejsce polecamy. Idziemy teraz rozchodzić. Ja też. Też polecasz? No to idziemy. Kurczę, nie wiem ile jest teraz za godzinę pracy nocnej, ale ten bar szuka pracownika i stawka 30 zł netto od 22 do 6 rano. Dobra stawka za godzinę? I odpoczywamy na sygnale, jak zawsze. Patrzcie dzieciaki, Maczek. Gdzie Maczek? Maczek. A, drogeria Maczek. Ulica Wojciecha 1 w Szczecinie. Czytałem, że warto tu wejść. A Monika wie, po co tam wejść. Kamienica w stylu secesyjnym, jakimś dodatkowym jeszcze wiedeńskim klimatem. No dobra, to wchodzimy. Ładnie tu. Tak jak w tych naszych bramach na Piotrkowskiej, też tak odnowiono elegancko. Idziemy dalej. To nie jest zakaz fotografowania, to czytałem, zakaz organizowania sesji fotograficznej. I tu zachowujemy spokój, dzieciaki. No tu normalnie ludzie mieszkają. Muzyczka. Jakie małe drzwi. Do krasnoludków wejście. Tam jest kraina Harry'ego Pottera. Naprawdę. Zajrzę przez dziurkę, tylko żeby cię nie wciągło. Słyszycie fortepian? Niezły fortepian, co? Ale nasz pasaż róży robi większe wrażenie. Jest bardziej zaskakujący. Dla zwykłego takiego śmiertelnika to pasaż róży u nas w Łodzi robi wrażenie, bo coś innego.
ta kamienica też zrobi na kimś wrażenie. Ktoś, kto się zna na tych stylach wszystkich, nie? A my to tak nie bardzo się na tym znamy. Fajnie zobaczyć, fajnie wiedzieć, z jakiego to okresu. Teraz burgera zjadła. Już, poczkarnia po drodze musiała. Z wiśnią! Miam, miam! Ciekawe, w co ci pójdzie. Cycki. A dzieciaki też. Lepsze niż gopy, widzicie? Budowana w stylu barokowym. Budowa bramy portowej, berlińska brama, nazywana także w 1724 roku. No to ma zaliczony punkt. Możemy iść dalej, tak? Posmarczyłam się pączkiem. No mówię, kupujesz to i później ci leci to wszędzie. No co zrobisz, jak iść nic nie zrobisz? Pozwiedzać, no. A nie. Iść normalnie pozwiedzać, a nie. Co sklepik, to muszą wejść. Nie da się przejść przez bramę? No to nie, to zobaczmy z drugiej strony, czy wygląda tak samo. O, kolejne miasto, gdzie są liczniki przy światłach. Ja chcę, żeby takie liczniki były w Łodzi. O, toaleta płatna 2 zł, nie ma tragedii. Brama portowa z drugiej strony wygląda tak. W środku w bramie znajduje się teatr kameralny. Poczta Polska, taki budynek wielki. Chyba nie cały, nie? Ale dzisiaj nie czynny. Po co wchodzisz? Zobaczcie, jak wygląda kamienica jak utworzona. No normalnie, no. Zobacz, jaki tu jest witraż. Na kamerze jakie, tak nie widać. Jakie schody takie mega. Do nieba. Kolejny zabytkowy budynek, Akademia Sztuki w Szczecinie. Pałac Rzymsko-Pomorskiego. Tym razem neobarokowy korpus główny gmachu powstał w latach 1890-92. Czy nie znam, nie rozróżniłabym, ale podoba mi się. Bo stare. Każdy, bo stare. Bo stare to się podoba, nie? To wszystko ręczna robota, nie? To chodzi o tą pracę włożoną w to. Takie łączenia, łeb, tam? Żeby nie pękało. Halogeny to są. Akurat na pęknięciu? Nie, to są jak... Nie, tam klej chyba jest, a lampy są z AliExpress. Nie? Weź, zawsze mnie wkręcisz, a później... Ta wchodzi znowu. Uch, dzieciaki, cicho. Ma się świecą. To też z AliExpress. Z AliExpress, no. Tylko cię jeszcze nie zwróciłam. Czujecie? To jest 1890 rok. Powstania tego budynku. Ty, tam normalnie głowa jest. No mówię, to trzeba podnosić głowę do góry, żeby... Onia. Tu masz 1892, no. A tam po tamtej stronie było 90, bo nie przeczytałaś tabliczki. 2 lata budowali. Tylko jak 2 lata budowali? No. Bo z autostrady 20 lat budują. No dlatego mnie to zdziwiło, dlatego to 2 lata. Teraz w Łodzi CKD budują 40 rok i zbudować nie mogą. Możesz zwiedzać zabytki, a nie, zobaczyć sklep z odzieżą używaną i 5,50 sztuka i już się rodzi pomysł. I mam za mały plecak, tak? Ulica Hołdu Polskiego i Żołnierza Polskiego. Tam jest zegar słoneczny. O, a tam jest ta filharmonia. To jest brama królewska. Tutaj, jak mówiliśmy, o, tam jest wedel. Pijalnia czekolady wedla. Tak, to mi się przypomniało teraz, Monia. Wedel nie miał dzieci, wiesz? Wiesz dlaczego? Wiem. Wiesz? Ja wiem, ale widz może nie wie, powiedz, bo mi nie wypada. Tak? Wstyd. Całe życie pakował w kakao. O, gdyby kostka nie skakała. A to jest co? No nie widać, nie? To jest taka wersja, o. Solidarność. Sobie tak idziemy i się dopiero zorientowałem. Tu są takie czerwone paski ze strzałkami i z punktami na co jakiś czas. To jest taka trasa turystyczna, taki, można taki powiedzieć. Taki szlak turystyczny, można powiedzieć. Próbujemy się przedostać na drugą stronę rzeki. Odry. Tutaj takie trasy, rozjazdy, tam jakieś schody na górę, tam w dół. Fajne te murale. O, tutaj kino wyświetlają jakieś filmy pewnie. Ale billboard reklamowy. Aha, ale to wielkie ten wiadukt tutaj jest. Ty, no. Zaraz mi coś powie, to nie wiadukt, to most, bo tam są schody. Tam tu jest ten, o, jest przejście. Jest, no. Ale my musimy na drugą stronę rzeki. No a tu nie przyjdziemy i tam wejdziemy, no gdzieś zaprowadzimy się, nie? No dobrze, no tam nie ma przejścia. Tu jest wejście na ten... No to chodźmy wejście. Punkt 12, gdzieś. Trasa zamkowa, trasa wjazdowa oddana do użytku w 1987 roku. O, to nowka sztuka. Wjazdowa, a wyjazdowa w 96 roku. Czyli ten wiadukt, to jest ta trasa.
gwiazdowy. Paprykarz. O, patrz, mural paprykarza. Dobrze, zróbmy tutaj, jakbyśmy tego prawdziwego nie znaleźli. Jest szansa, że przejdziemy na drugą stronę. Czapy założone, bo tutaj wieje od wody. I jest już taki klimat nadmorski, statki widać. Są właśnie te królewskie, czy zapraszasz do tej Toja? No, akurat jest. Chcecie się szukać? Nie, nie. Otwarte, korzystaj. No skorzysta. Jakby co, to pod tą trasą wjazdową. Jak co, to było miło Cię znać. Ciągnij ten, powietrze. Stąd widać fajnie te wały Chrobrego. No i ogólnie to fajna panorama jest, no przechodząc po tamtej stronie. Myśmy tego nie widzieli. Nie widzisz wtedy, tak. A tutaj są dźwigozaury. I to jest pomysł kogo? Szczecinianki. Wokalistki Hej? Tak, one tu powstały, a jakby był pomysł na to, jak je nazwać. Aha, on... czyli tą nazwę wymyśliła tak. Nosowska, tak? Tak, Kasia. Szczecinianka. Szczecinianka? Szczecinianin, Szczecinianka? Łodzianin, Łodzianka, Szczecinianin, Szczecinianka. Łowiczanka, Łowiczanin? Mieszkanka Szczecina. No i Banut już by tu łaził. Czyli są to zabytkowe dźwigi portowe z 1929 roku, zbudowane przez niemiecką firmę. I obecnie są jednym z symboli Szczecina, znanym pod nazwą dźwigozaury, nadaną przez pochodzącą ze Szczecina piosenkarkę Katarzynę Nosowską. Ale patrz, jak wybrnęli, pochodzącą ze Szczecina, nie szczeciniankę, nie? Tak, żeby nie było niedomówień. I mają udźwig 2 tony. O, to załapałbym się. Razem z tobą. No, nasza czwórka by się załapała, jeszcze byśmy zabrali jedną osobę. Dobrze umięśnioną. Houseboat. Domki na wozie. To ludzie sobie wynajmują. Myślę, że to jakieś pływające łódki są. Ale nie wiesz, czy buja, czy nie. No na pewno buja, widać jak to się buja trochę. Myślę, Piotruś, że tutaj jedna doba to nasze 3 doby. Teraz weekend, w którym my jesteśmy, to 670 zł doba. W takim domku pływającym. Czekaj, może zajrzę jakoś tak, zoomuję pokój, jak wygląda, nie? No tutaj nikogo nie ma, nie? No widać tam stolik jakiś, no tu nikogo nie ma tutaj, puste to jest. Tam łóżko ładnie pościelone. No ładnie, przygotowane pod wynajem, czy akurat nikogo nie ma? Nie, wychodzili z tego domu. Mhm. Dobra, idziemy do Krzysztofa Jarzyny. Szefa wszystkich szefów. Ale fajny taki trójwymiarowy. Tyłem, ja myślałem, że on przodem tu stoi. Bo tu, żeby się jest trzymać, walizka, tak? Zobacz. Nie, wyżej trochę. O. Wiesz, tu trzymasz się, masz kasety, tak? No. Teraz ja po tobie i zrobię cię. I wiesz. Jak to się robi? O, Krzysiu. Co jest? Chodzisz na Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Szef wszystkich szefów. Tak. Postać fikcyjna z filmu Poranek Kojota. Zobaczcie, tutaj macie takie strzymadełka. O. Mięso ryb morskich, parowanych, ryż, cebula, pima nigeryjska, bułgarska pulpa, pomidorowa, olej, przyprawy. Smacznego. A widać może tam sobie... paprykarz? Jest, jest. To jest odrestaurowany budynek dawnej XIX-wiecznej obory. Wstęp bezpłatny, no to... Dlatego mówię, idziemy, bo wstęp słuszna bezpłatny. Słuszna cena, nie? No to uczciwa tak. Cena. Wiesz, nie widziałem nigdy odrestaurowanej obory. Jak nie? Możesz to sam zrobić. I co tutaj jest ciekawego? Nie wiem, do czegoś innego się spodziewałam. Świnie, stół, jakieś maszyny. Tylko, że w nowym wydaniu, nie? Tak, tak, no po prostu albo takie, jakie były płytka, używane kafelka. Kiedyś. Aha, to musisz jej w oczy spojrzeć. Kiedy pewnego dnia w morskie głębiny spowite w ciemnościach przeniknęły promienie słońca, narodziła się syrenka. Była tak szczęśliwa, że postanowiła uczynić szczęśliwym każdego, kto na nią spojrzy. I tak jak postanowiła, po dziś dzień czeka na brzegu i wypatruje sobie towarzystwa. Siemano, baby. Ale czemu ona jest nieubrana? Kawa uda. Czyni cuda. Widzisz, co można z obory zrobić? No, dzieło sztuki. To jakieś płyty karton gips jeszcze stoją? Nie, to jest kotara. Płyty karton gips jeszcze będą coś robić. Chodzimy przez ten most. Idziemy tam od Krzysia Jarzyny.
To jest Łasztownia ogólnie to się nazywa. Idziemy przez ten most. I jeszcze byliśmy koło rzeźni, był paprykarz. Tak, ten budynek, o tam, to jest ta rzeźnia, stara obora. Bo wyczytałem, że to jest plaża. Ale już widzę z daleka, że jest chyba zamknięta. Podobnie no, ale... dopiero latem to działa. Ale nawet jeśli ta plaża jest, to jest jakiś dostęp do wody? No trochę tak, taki łódzki off, można powiedzieć. Miejsce spotkań młodzieży. Tu pewnie są jakieś leżaczki, będą drinki, piwko, palenki. Powiem wam, że ta atrakcja, ten most, fajna atrakcja. No panorama, no panorama elegancko jest, wszystko widać. Jeszcze teraz słońce się przebija. Robi się taki klimatyczny zachód. Tutaj macie tą drogę wjazdową do Szczecina. Jak wejdziecie sobie tutaj na sam szczyt tej drogi, to macie piękną panoramę na Szczecin. Wstęp bezpłatny. Tak zachęcasz na każdym filmie. No ale zobacz jaki piękny widok jest. No nie jest? Można bałek dobrego, pokaż coś ładnego. Zobacz, teraz się zorientowałem, że jesteśmy na tej samej wysokości, co taras widokowy tego budynku. A tam jest bramka, wejściówka. O, znaleźliśmy sobie taką piękną ławeczkę z widokiem. A jesteśmy teraz, Monia, bo ty się znasz? Co ja się znam? To są Wały Chrobrego. Wały Chrobrego. Nie, ja nie mieszkałam w Szczecinie, ja tylko czasami bywałam w Szczecinie. Bo ciocię tu miałaś, nie? Tak, przyjeżdżałam na wakacje chrzestną, tutaj miałam. Też pociągiem jeździłaś tu? Tak, ale tu się jeździło 12 godzin, najkrótsza... Bo towarowym jechałaś. Ty byłeś towarowy. Nie, no jak, tak kiedyś pociągi jeździły. 10 godzin, 8, później czas 8 godzin to już było super. Myślisz, że z górki jedzie? Myślę, że tak, na zgaszonym silniku. Oszczędność na paliwie. A to nie jest elektryczny? Chyba nie. Normalnie jak torebka na zakupy, tam tylko zakupy się zmieszczą z marketu w środku. I to nie za dużo. Ty byś nie zmieściła. Jaki tu spokój. Nie, ale to jest niebezpieczne, jakby ktoś jej w tył tak zasunął, to by... Tego kanapka, smarta? Kanapka się zrobiła, no. No, nie powinno być takich samochodów. Nie, mi się zdaje, że to jest niebezpieczne. No, bo... Tam Muzeum Narodowe, tam Politechnika Morska była. A tutaj jakaś kotwica leży wielka. Czy śmigło? Czy śmigło? To jest śruba, ta napędowa ze statku. Wielki ten budynek jest. Wojewoda zachodniopomorski. Sprawdzamy, czy jeszcze czynne? No gdzie czynne? Poniedziałek do 18, a wtorek, piątek do 15, to już jest piękne. Tak, zamknięte, ta wejdzie wszędzie. No. Zobacz, jak pięknie. Wow, ty, jak w pałacu jakimś. No. Sufit. Dam mi otworzą, jak zadzwonię. Ale się chciało komuś zdobić. Jakie drzwi masywne. No ciężkie, nie? Zobacz, jakie grube. Jakie zamki. Klamka. Może będziemy sobie wchodzić tylko na takie te przedsionki właśnie takich starych budynków. Zobaczyć, poczuć klimat. No bo dalej to już jest tak nowocześnie. Urzędowo, nie? No, ale to wejście jest takie fajne. Zastanawiasz się, czy to renesans, barok, czy coś? Tak, czy secesja, czy w jakim roku A to po było? Co ci tak i tak nie rozróżniasz? No może bym zaczęła właśnie dzięki temu. A, właśnie. Na pewno jest to stary budynek. Balkonik taki, nie? Malutki. Jak to się nazywa to drzewko? Przebiśniegi. Ty jesteś przebiśniegi. Nie, to się jakoś nazywa. One są takie piękne, kwieciste. Lilia. Lilia, ty jesteś nie? Lilia. Nie? No zgaduję. Forsycja też nie. To trzeba zrobić zdjęcie tym Googlem. I nazwa będzie, ja nie? Ci powiem zaraz. Ale zobacz, jak wiosna już idzie do nas. Wszystko się budzi do życia i się chce. I co? Chce ci się? Żyć. Dobra. To jest wiosna w ogrodzie kreśnionym, to nie to. Na Wawelu kwitną już magnolie. O właśnie, to tylko są to magnolie. Nie Wawel,
To tam, jakie no, ceny? No ceny dla nas, na przykład Texas Steak z polędwicy wołowej, 159 zł, szanuję. Klasyczny stek z polędwicy wołowej, podawany z kubkami, 139. O, piwo bezalkoholowe, 16-18. Ale no kurczę, kurczak 49 zł. Jeden? No. Szału nie ma, nie wchodzimy w takie miejsce. Piwa 19, Kiesel Urto 19, Kozel 17. To są chyba bojki jakieś. A tutaj taka wielka kotwica. Ty, a tu jakiś statek odrestaurowują, nie? No, tu będzie podstawna łódź taka drewniana, jakiś kuter. Stary. Pewnie go remontują, nie? No. Może to zabytek jakiś jest. Z samego drzewa on jest zrobiony, widzisz? Gwoździe to są? Jeszcze tak, jakieś takie napy, coś. Robi wrażenie. I ten kuter, co tam odrestaurowują, należy do... I ogólnie do, to wszystko poprzykrywane. Wszystko, co tu jest, co należy, to do Muzeum Narodowego. W tym budynku jest Muzeum Narodowe w Szczecinie. My idziemy sobie i cerkiew nam wyrosła przed nami. Wspomnienie jak rok temu z Podlasia, no właśnie, nie? Minął rok, kolejne święta wielkanocne. Tylko na Podlasiu to co chwilę była cerkiew. A tu się nie spodziewałem. No też nie. Tylko ja nie chcę tam wchodzić, żeby znowu jakiś ksiądz nie wyszedł. Nie, tam nie ma księży. On mówił, że ksiądz. Hop. Batiuszka. Batiuszka. Ale ten, co do nas wyszedł tam na Podlasiu, tak, to mówił mu, że ksiądz, nazywany jestem księdzem. Tak. Tylko mam żonę. Tak, no, mówię, tylko szybko muszę powiedzieć, bo tam żona czeka na mnie. Jak żona? Możecie zobaczyć. Polecam film z Podlasia. Co tutaj, Monia, w tym wielkim jest? Mówisz? Co? W tym wielkim budynku wysokim? Nie wiem, to był góry napis, taki duży Radisson, pamiętam, za dzieciaka miałam, nie wiem, może 10 lat i to zrobiło na mnie wielkie wow, jak takie dziecko ze wsi przyjechało do miasta Szczecin. No, pamiętam. A teraz taka jest galeria handlowa na dole. Pewnie jakieś biura, Polska Żegluga Morska jest na dole. Aha. Plac generała Andersa, kapompa. Królewska niebieska. Woda niezdatna do picia. Dzieje ogniem. Aha, o, muszą poruszać. Nie marnujcie wody. Dobra, to idziemy dalej.